Uwaga, uwaga, łączymy się. Chwila, jest i on. Jestem, tak. Dzień Dobrze. dobry, dobry Nas wieczór. słyszysz, nas widzisz, podobno inaczej się nie daje dzisiaj spotkań, żadnych. Oho. I Wykrakałaś. wykrakałam, nie słyszy, nie widzi, nie chce mi rozmawiać. Nie, słyszałem w pewnym momencie potrójnie. No więc autor, który dzisiaj z nami jest, słyszy nas potrójnie, to znaczy, że my będziemy mówić bardzo mało, a nasz gość będzie mówił bardzo dużo, bo właśnie ukazuje się jego nowa książka, więc my będziemy miały tę przyjemność go przepytywać. Kuba Cwyk, Natalia Szostak, Justyna Stecka, Drelich. I premiera Drelicha. To pierwsze pytanie na rozgrzewkę. Dobra, w pełnej gotowości. Uwaga, jak się czujesz? Dobrze, podekscytowany bardzo mocno, troszeczkę zmęczony podróżą, bo to był taki pomysł, że jednak mimo wszystko, pomimo tego, że nie możemy się znajdować w jednym pomieszczeniu, to jednak dla podkręcenia tego wajbu spotkaniowego ja będę w Warszawie i jestem w tej chwili w Warszawie, w siedzibie Marginesów. Ostatni raz w tej okolicy byłem podczas strajku kobiet. Jakby, i fajnie, super sprawa, że miałem okazję tutaj przyjechać i już zaczynam ględzić, więc jakby od razu widać, że jest ekscytacja. No dobrze, udało ci się zaprosić nas w świat bohatera, który jest takim bohaterem nietypowym, antybohaterem. Złodziej, takich ludzi nie lubimy, życzymy, nie chcemy ich spotkać w tej drodze. Jak to, żeby świat no, polubił Marka Drelicha i mówił? Znaczy, ja nie wiem, czy ja chcę, żeby świat polubił Marka Drelicha. Jakby to była jedna z takich pierwszych myśli, nad którymi bardzo mocno się zastanawiałem. Nie wiem, czy chcę, żeby świat go polubił. Natomiast na tle świata, który nas otacza, na tle rzeczywistości, która jest wokoło, on wypada niestety całkiem dobrze. To znaczy, to jest człowiek, który stosuje przemoc, to jest człowiek, który, no, tak jak powiedzieliście, jest antybohaterem, natomiast możemy zaobserwować u niego pewien, nie chcę tutaj powiedzieć honorowy kodeks, bo to nie jest do końca to, natomiast pewne zasady, których stara się trzymać, pewne rzeczy, które w sobie stara się kontrolować i nie nadużywać. I w związku z tym to nie jest dobry człowiek, to jest człowiek, który ma dobre cechy i to jest człowiek, który na tle innych wypada tak, że gdzieś musimy ulokować naszą sympatię i lokujemy akurat u niego. To ten zły, dobry człowiek wziął się w twoim życiu? Znaczy ja znam podobnych ludzi, to jest może nie specjalistów od włamów i kradzieży, natomiast ludzi, którzy robili rzeczy złe albo w delikatnym gdzieś tam, delikatnie to formułując, szemrane, znam i wiem, że to mogą być ludzie, których okoliczności zmuszają do takiego, a nie innego funkcjonowania, którzy gdzieś w pewnym momencie dochodzą do jakiejś refleksji, natomiast nie są ani z gruntu dobrzy, ani z gruntu źli. Jakby, i trochę o takich ludziach chcę opowiadać, ponieważ wymyśliłem sobie i takie jest założenie tej serii, że będę mówił o ludziach, o sytuacjach realnych i wiarygodnych, nie podejmując się bezpośrednio ocenie, tylko rzeczywiście przedstawiając konsekwencje tego, w jaki sposób pewne rzeczy mogą się skończyć. I tak samo chodzi tutaj o charakter. Mówisz o realnych i wiarygodnych wydarzeniach, a w posłowie piszesz o tym, że właśnie takie realne wydarzenie zainspirowało cię w ogóle do napisania tej książki. Opowiesz? Tak, to znaczy ja tutaj się w ogóle obawiam, bo nie mam pojęcia, ilu przedstawicieli służb wszelakich będzie oglądało to nasze spotkanie. Natomiast, o właśnie, ja widzę w tej chwili tutaj jednego przedstawiciela służb, mojego znajomego, który się pojawił na czacie. Tak. Pozdrawiamy. Ten hałas, który tutaj był. Mamy nadzieję, że to nie służby tam z tyłu. Nie, to nie służby, to właśnie Drelich poleciał na ziemię. W sensie kilkanaście książek runęło na glebę. A są takie, wiecie. No tak, to mistrza, to prawda. Natomiast
Generalnie ta konkretna historia rozpoczęła się od tego, że chciałem wejść do księgarni, nie mogłem, bo jadłem lody. W związku z tym księgarnia znajdowała się na ryneczku jednego miasta i w związku z tym, o właśnie, wspominałem o mojej córce, to się pojawiła przed momentem tutaj. Tak, i pilnuję Drelicha. Natomiast pojawiła się siedziałem sobie na małym ryneczku, żeby te lody dojeść i nagle jakby to, co jest ważne, ten rynek jest wielkim rondem. Nagle na to rondo wjeżdża sobie konwój transportujący pieniądze do pobliskiego bankomatu. No ja tak sobie jedząc te lody, obserwując panów, w jaki sposób się zachowują, obserwując rzeczy, które robią nieprawidłowo, bo robili mnóstwo nieprawidłowości, natychmiast zacząłem myśleć nad tym, okej, gdybym miał bohatera, który chciałby tę sytuację wykorzystać, to co musiałby zrobić, żeby to właściwie zadziałało? I teraz podstawowe pytanie, jak to działa? W sensie, jak działa cała wymiana kaset w bankomacie, w jaki sposób gdzieś to wszystko podchodzi? I czasami są takie pomysły, które po prostu sobie testuję w ramach takiego siedzenia i rozmyślania, a czasami jest coś, co utkwi mi gdzieś w głowie nieco mocniej. I tak się złożyło, że w przypadku tej konkretnej historii zacząłem dociekać. Zacząłem dociekać, jak to działa, zacząłem dociekać, co rzeczywiście można byłoby zrobić i jak taką akcję teoretycznie przeprowadzić. I zauważyłem, że samo kombinowanie w ten sposób, żeby zbudować to w najbardziej realny możliwy sposób, jednocześnie bez jakiegoś, nie wiem, cudowania, bez wymyślania jakichś super gadżetów bondowskich, tylko na prostych rzeczywiście zasadach, sprawia mi ogromną frajdę koncepcyjną, bo wymaga to rzeczywiście konsekwencji i researchu. I tak to się zaczęło tutaj i w ten sposób powstał Drelich, od tego, że nie mogłem wejść do księgarni z lodami. Nie wpuszczajcie Państwo, częściej będą kolejne książki, ale użyłeś wcześniej, kiedy zaczynałeś opowiadać historię, od razu słowa seria. Powstała jedna książka, a Ty już wiesz, że będzie ciąg dalszy i już masz pomysły. Jest taki moment w twórczym, kiedy autor stwierdza, że okej, ja już wiem, że to będzie dalej, to się nie zamknie w jednym tonie i jak się w ogóle zmotywować do takiej pracy? Przede wszystkim tutaj wiedziałem, że to będzie seria ze względu na to, że szkoda mi było bohaterów na jedną książkę. Szkoda mi było możliwości, jakie ci bohaterowie mi dają i historii, które mógłbym przy ich pomocy opowiedzieć. Tu na samym początku już wiedziałem, że albo napiszę, nie wiem, 1000-stronicową książkę, a i tak będę się musiał ograniczać w rzeczach, które chciałbym tutaj powiedzieć, albo rzeczywiście ruszę w serię i będę mógł się bohaterkami posługiwać troszeczkę dłużej i opowiadać trochę więcej zróżnicowanych historii. Więc akurat w tym przypadku jeszcze zanim zacząłem to pisać, już wiedziałem, że tak muszę rozkładać akcenty, żeby z jednej strony każda z tych opowieści mogła funkcjonować niezależnie, żeby każda z tych opowieści mogła być osobną książką, od której czytelnik zaczyna, a z drugiej strony, żeby układało się to w serię, żeby bohaterowie się rozwijali, żeby pewne kwestie, zależności miały jakby dalszy ciąg, żeby pewne rzeczy, które się wydarzą, miały swoje konsekwencje takie, a nie inne. Zwłaszcza, że postawiłem sobie tutaj za cel zbudowanie prostych fabuł przy skomplikowanych relacjach życiowych i w związku z tym każda z tych rzeczy, które tutaj następuje, musi mieć oddźwięk w przyszłych rzeczach, w przyszłych książkach, zarówno w aspekcie zawodowym Drelicha, jak i w jego życiu prywatnym. A nadal będzie musiało to być niezależne, więc jest to bardzo, bardzo trudne, skomplikowane zadanie i wymagało ode mnie zbudowania tych bohaterów na zasadzie wiem, w jakim miejscu są w tej chwili, wiem od czego zaczynam i gdzie ta opowieść ma mnie doprowadzić, ale muszę także sięgnąć wstecz, żeby wiedzieć skąd oni się wzięli takimi, jakimi są i do czego zmierzam w przyszłości bliższej lub dalszej. Tak, ja tutaj zrobię małą gwiazdkę, żeby Państwo wiedzieli, że
W komentarzach możecie zadawać autorowi pytania. Pilnujemy. My pilnujemy i bardzo chętnie je zadamy, a zresztą autor sam, jak widzę, no, widzicie sami Państwo, jest przygotowany, słuchawki, mikrofon, czat, wszystko czyta, więc możecie się do niego również zwracać bezpośrednio. A propos tego, o czym mówisz, o tej historii bohaterów, no to tak sobie właśnie myślałam, jak czytałam tę książkę, że to musi być właśnie zaplanowane na niczego, bo na przykład ta historia rodzinna z tym stryjem, który jakby Drelicha, no właśnie nie wiemy przygotował taki stryj mafiozo, no jest tam trochę tajemnic, myślę jeszcze do rozwikłania, do opowiedzenia. Tak samo ta opowieść o związku Drelicha, o byłej żonie, no widać, że tam masz coś już wymyślone. Czy coś możesz zdradzić, czy na razie jeszcze nie czas na to? Znaczy ja myślę, że możemy troszeczkę o tym rozmawiać. Mogę powiedzieć o tym, że do historii, może nie historii samego stryja, co historii tych relacji, jakby tego procesu kształtowania się Drelicha w takim kształcie, jakim go znamy, czy jakim znać go będzie czytelnik po pierwszej książce. Będę wracać w trzecim tomie, bo on jest już zaplanowany właśnie jako koncepcja taka troszeczkę momentami retrospekcyjna, czy dziejąca się na dwóch płaszczyznach. Czekaj, ile ma być tych tomów? Nie wiem. Na razie wiem, co się będzie działo. Na razie wiem, co się będzie działo w trzech, jakby. Więc to jest w ten sposób zbudowane, żeby rzeczywiście móc sięgnąć do tych tematów, które już w jakiś sposób mam zarówno opracowane fabularnie, jak i przepracowane researchowo, środowiskowo, bo to jest, tutaj jest to ogromnie, ogromnie ważne, żeby móc budować te wszystkie historie wyłącznie w oparciu o wiarygodne rzeczy. I jakby research w związku z tym jest tutaj kluczowy i tak długo jak go mam i tak długo jak mam źródła, które pozwalają mi na odpowiadanie sobie na najdziwniejsze, czasem najbardziej brutalne pytania, I mogę po to sięgnąć i rzeczywiście mogę wiedzieć, że napiszę to prawdziwie, to tak daleko sięgam w tej chwili z tymi opowieściami. Natomiast wątek rodzinny będzie się rozwijał ze względu na to, że chciałbym, żeby mojego bohatera kształtowało między innymi jego potomstwo, żeby to, w jaki sposób on postrzega rzeczywistość, brało się także z tego, w jaki sposób rzeczywistość postrzegają jego dzieci i w jaki sposób on próbuje się odnaleźć w tym kontakcie jako ojciec trochę z doskoku, ojciec trochę jakby odcięty od tego domu, od tego źródła, żeby mógł cały czas utrzymywać kontakt, utrzymywać właściwą relację emocjonalną. I w związku z tym w drugim tomie rzeczywiście bardzo mocno będę się na tym skupiał, a jednym z głównych tematów, do którego będę się odnosił, jest temat sekt. Więc do tego będziemy zmierzać. Ja w tej chwili mam za sobą no kilkadziesiąt mocno traumatycznych rozmów z ludźmi, którzy z sekt wyszli. Mam trochę materiałów zebranych gdzieś tam na temat tego, jak te sekty funkcjonują w Polsce. Bardzo dużo rozmów z terapeutami, z ludźmi, którzy wyprowadzają, bo bardzo mocno mi na tym zależy, żeby budować raz, że prawdziwy obraz tego, w jaki sposób sytuacja wygląda, a dwa, dawać pewne rozwiązania i jakby pokazywać pewne rzeczy, które gdzieś tam pomiędzy tymi wszystkimi akcentami, gdzieś pomiędzy tą sensacją, tym napięciem mogły się pojawić. A widzisz, to ja bym chciała, żebyśmy cofnęli się do miejsca, w którym jeszcze jesteśmy, czyli do tej książki, którą teraz pokazałeś, bo właśnie zdradziłeś Państwu, jak wygląda research, kiedy chcesz o sektach. Mogę sobie wyobrazić, jak wygląda research, kiedy zgłębiasz pracę policjanta, śledczego, jak wygląda research życia złodzieja. Tak samo. Pytasz, znajdujesz sobie pana w areszcie i pytasz, słuchaj, czy tak można napaść na ciężarówkę?
Są rzeczy, o których nie mogę mówić dokładnie. Nie, wiesz co, to jest tak. Od lat zdarzało, znaczy od lat jeżdżę na bardzo różne spotkania, nie wiem, warsztaty, spotkania autorskie do bardzo, bardzo różnych miejsc. I wśród tych miejsc były także zakłady karne. I jakby z bardzo wieloma osobami osadzonymi rozmawiałem i gdzieś tam obserwuję, jak pewne rzeczy się dzieją, rozmawiamy o sobie szczerze gdzieś tam o wyrokach. Miałem trochę jak postać z Marqueza kiedyś za zadanie pisania listów do rodziny, jakby, więc siedzieliśmy i rozmawialiśmy na tym, co chcieliby napisać, a ja pisałem te listy, więc trochę takich relacji się gdzieś tam potworzyło, ale także znam ludzi, którzy w półświatku działali i znam ludzi, którzy w tym półświatku z lat 90., z lat 2000 mieli do czynienia z gangsterką na różnym poziomie i w związku z tym mogę z nimi porozmawiać i oni też mi powiedzą, kto, jak, co i z czym. Więc odpowiadając na pytanie, tak, wiem, w jaki sposób dokładnie przeprowadzane były napady na ciężarówki. No, bo ja przekażę tacie, żeby się nie zbliżał, mój trochę z tym ciężarówki będzie bezpieczny. Ja myślę, że zdecydowanie właśnie powinien czytać moje książki. Polecamy panu Jankowi czytać, tak, ale tak nie przebywać za blisko, bo to nigdy nie wiadomo, co nam wyjdzie w czasie. A ja sobie tak myślę, no bo gości nas Instytut Reportażu dzisiaj tę premierę organizuje, a ty opowiadasz trochę o tym pisaniu, tak jakby się przygotowywał do pisania właśnie reportażu, a nie fikcji. Myślę sobie, że często adepci pisania myślą sobie, że a co tam, napiszę sobie powieść, do tego się nie trzeba przygotowywać, to wszystko jest tylko w głowie. Czyli co, debiutujesz? Wiesz co, ja w ogóle wychodzę z takiego założenia tutaj, że żeby napisać dobrą prozę, żeby napisać dobrą powieść gatunkową, to dobrze jest zbudować sobie ramy na rzeczywistości. I jakby nawet jeżeli tę rzeczywistość naginamy, jeżeli pewne zasady gdzieś przestawiamy, krzywimy, no to warto robić to świadomie. Wiedzieć dokładnie, co zmieniam i w jaki sposób zmieniam i jakby to wyglądało i działało w faktycznych realiach. I mnie bardzo często boli, kiedy czytam książkę jakąś sensacyjną, nie wiem, kryminalną i nagle widzę, że temat, który w jakiś sposób jest ważny, czy temat, który można byłoby w należyty sposób pokazać, jest skompromitowany właśnie przez to, że autor w danym momencie nie podjął trudu, że nie podjął wysiłku na rzecz tego, żeby tę historię uwiarygodnić, żeby ją zbudować należycie. I ja nie mam specjalnie, zwłaszcza w tych historiach sensacyjnych, nie mam specjalnie ambicji, żeby nagle budować, nie wiem, bardzo, bardzo złożone opowieści, które przedstawiają wszystkie niuanse życia, ale chciałbym, żeby czytelnik miał poczucie, że każda rzecz, która w tej książce się dzieje, mogłaby się wydarzyć w taki właśnie sposób. I żeby to zrobić, to muszę, ale i chcę odbyć dziesiątki rozmów z różnymi ludźmi, którzy będą odpowiadać na moje pytania co do czasem bardzo, bardzo dziwacznych rzeczy. Na przykład kiedyś gdzieś tam, znaczy nie mogę powiedzieć gdzieś do czego, ale z moją byłą żoną, która jest pielęgniarką, rozmawiałem na temat tego, gdzie najlepiej wbić ostrze, żeby spowodować odmę płuc. I to jest jakby ten sposób rozmawiania sobie i siedzimy rzeczywiście, konsultujemy tego typu rzeczy, jak pewne kwestie mogą zadziałać, bo to są rzeczy, które ja muszę wiedzieć. To są rzeczy, które ja muszę przeprowadzić. I mnóstwo moich znajomych, mnóstwo moich przyjaciół wie o tym, że kiedy deklaruję mi, a są ludzie, którzy naiwnie deklarują takie rzeczy, na zasadzie, jak będziesz chciał coś z tego tematu, dzwoń, kiedy chcesz. To dzwonisz.
Tak, to ja dzwonię, kiedy chcę, na przykład dzwonię, kiedy piszę. Ja nie wiem, że jest godzina trzecia w nocy, bo akurat jestem w trakcie pisania sceny i nie patrzę na zegarek, więc po prostu widzę, okej, mam problem, doszedłem do problemu, łapię za telefon i dzwonię. I czasem się orientuję, która jest godzina, ale czasami słyszę takie zaspane, co się stało. Ja mówię, słuchaj, bo jest taki temat. Słuchaj, powiedziałeś, co ty chcesz wiedzieć, ale myślę, że to jest ten moment, kiedy od razu musimy ustalić jedną bardzo ważną rzecz, o którą pytają czytelnicy, i pan Piotr pisze. Kuba, planujesz w serii Drelicha uśmiercić, jak to masz w zwyczaju ćwiekowo-kingowym, najlepszą postać? Pytam, bo nie wiem, czy za kolejnym razem cię moja żona nienawidzi. I myślę, że pan Piotr i jego żona zasługują na tę odpowiedź od razu i będziemy mieli spokój. Dobrze, więc ja odpowiadam tak. Nie ma takiej postaci w moich książkach, która ze względu na swoją fajność mogłaby się czuć bezpiecznie. Fajnie, fajnie. No to państwo czytają, żona się pogniewa albo nie. Nie obiecuję, że ktoś ocaleje, ale możemy sobie zrobić mały ranking na to, która postać jest najfajniejsza i tak dalej. I ja sobie opracuję, nie wiem. Państwo żywo... nie wybrają, bo na pewno tych zabije, więc... tak może być, to się może zdarzyć. Tak, no mamy tutaj też pytanie takie, jak prowadziłyśmy spotkanie z Wojtkiem Chmielarzem, to zawsze jest ta jedna osoba, która się zgłasza i mówi, a co z Mortką, kiedy znowu Mortka? A tutaj pani Alicja pyta, co z serią Stróże? Seria Stróże będzie miała jeszcze jeden tom tylko i najprawdopodobniej będzie takim bardzo mocno spektakularnym zwieńczeniem całej tej historii. Jeżeli ktoś tutaj chciałby sięgnąć do jakichś referencji okołofilmowych, punktem wyjścia do trzecich Stróży będzie koncepcja podobna do filmu Usual Suspect, Podejrzani, więc w tym kierunku sobie pójdziemy. A będzie bardzo spektakularnie i bardzo głośno. Kiedy? Nie mam pojęcia. A widzisz, ale za to są tutaj bardzo wierni twoi czytelnicy, bo z kolei pani Kasia pyta. Nazwisko Drelicha już się kiedyś pojawiło w jednej z twoich książek. Marek odziedziczył je przez sentyment do tamtego bohatera? Czy w jakiś sposób rodzinnie powiążesz go z Kacprem? I to jest ciężkie pytanie. Liżąc ostrze, bo o tej książce mowa, był moim debiutem powieściowym. Ja po dwóch zbiorach opowiadań z kłamcą, humorystycznych opowiadkach urban fantasy, postanowiłem zmierzyć się z horrorem, thrillerem, zapisanym zupełnie na poważnie, kompletnie jeszcze nie wiedząc, jak się to robi. W związku z tym w tej książce, jak dzisiaj oceniam po 15 latach, czy tam 13, w tej książce zadziałały dwie rzeczy. Po pierwsze pomysł, po drugie nazwisko bohatera. Wszystko pozostałe trzeba byłoby napisać na nowo. Więc raczej nie będę wracał do tej historii, nie będę jej pisał na nowo, ale stwierdziłem, że to nazwisko jest zdecydowanie za dobre, żeby je zostawić po prostu gdzieś w historii, która raczej nie będzie wznawiana i w związku z tym gdzieś przepadnie w to zapomnienie, albo zostanie gdzieś tylko i wyłącznie w czytelniczym sentymencie, to od razu apeluję. Jeżeli ktoś czytał tę książkę kiedyś, dawno temu i mu się podobała, niech zostawi sobie to wspomnienie, niech do niej nie wraca. Ja to zrobiłem. I tak jak mówię, to była najlepsza książka, jaką mogłem napisać wtedy, ale to też jakby o czymś świadczy. Wczoraj, no. Ale czyli co? Czyli potwierdzasz, że pisania najlepiej się uczyć przez pisanie? Tak, zdecydowanie. Przez pisanie, przez obserwowanie lepszych od siebie, przez słuchanie lepszych od siebie, przez bardzo duże gdzieś opcje czytania najszerzej, jak się tylko da, różnogatunkowo. Uważam, że więcej nawet, że nie ma innej drogi do tego, żeby się właściwie nauczyć pisać. Że o ile szkoły pisarskie, jakiekolwiek grupy pisarskie mogą nam pewne rzeczy zasugerować, mogą nam zwrócić uwagę na pewne rzeczy, to nie da się tej pracy odbyć inaczej, jak tylko przez nieustanne czytanie, przez pisanie i tak jak mówię, przez słuchanie i konsultowanie z lepszymi od siebie. Bo jakby to jest wydaje mi się tutaj najważniejszą rzeczą. Ja wyznaczanie celów to też jest bardzo istotne. Ja teraz, kiedy wszedłem gdzieś w tą literaturę sensacyjno-kryminalno-obyczajową, to też
wchodziłem z nią na zasadzie okej, okay, dobrze, zobaczmy, kto w tej chwili na rynku jest najlepszy. To są ludzie, do których zmierzam i do których równam. Uważam, że najlepszymi autorami, którzy w tej chwili są w literaturze gatunkowej w Polsce, są Zygmunt Miłoszewski i Wojtek Chmielarz. I jakby od jednego i od drugiego mogę się czegoś nauczyć. Uważam, że najlepszym autorem kryminału w Polsce jest Wojtek Chmielarz, bo Zygmunt Miłoszewski pisze rewelacyjne książki, znakomite, natomiast kiedy pisał swoje kryminały, to akurat wątki kryminalne najsłabiej w nich wychodziły. I to są właśnie takie obserwacje, na zasadzie widzę, kogo chcę naśladować, ale staram się także wypatrzeć wszystko to, co tam nie zadziałało, żeby nie powtórzyć u siebie. I fajnie jest, kiedy jest taka opcja, żeby mieć najlepszych z najlepszych do obserwowania i od razu mierzenie do nich właśnie, więc to jest ten kierunek. My ci zrodzimy, że Wojtek również najlepiej dba o prowadzące spotkania autorskie, bo przynosi im słodycze, kiedy spotykają na żywo. Tak na Zuzia, czy możesz mi podać to pudełeczko? Tak, podaj mi proszę bardzo. Mieliśmy się spotkać dzisiaj na żywo. I tu są bezy. Okej. Przepraszam, musimy kończyć, wsiadamy w taksówkę. I to ja powiem wam coś innego. Na dzisiaj niestety jakby ze względu na to, że nie mogliśmy się spotkać na żywo, ale miałem umówione spotkanie z Izą, która, od której jedna z bohaterek ma imię, a która faktycznie jest mistrzynią cukiernictwa, od której wiem jakby, czy Iza, bohaterka, wie wszystko, co wie na ten temat i która miała na dzisiaj przygotować waniliowe eklery, więc będziemy się musieli umówić i spróbować. Możemy się już umówić na premierę tego tomu, nie? Więc jakby... Tak, ja myślę, że to jest świetny pomysł. Dobrze, ale to świetnie, że wywołałaś Izę, bo tak, po pierwsze pan pisze, że może lepiej nie w rankingu, bo będzie ciężko, ten nóż żony czeka, ale ja myślę, że mogę w moim osobistym rankingu Iza to jest ulubiona bohaterka z tej książki. Ty z kolei zajawiając to spotkanie, no zdradziłeś państwu, że miałeś to wyzwanie pisania silnych bohaterek kobiecych. Czym się różni pisanie silnych bohaterek kobiecych od silnych bohaterów męskich? Jest więcej archetypów, którymi można się posłużyć pisząc bohaterach męskich. Mam mnóstwo wzorców, które już zostały gdzieś kiedyś wprowadzone i zabawa z pisaniem bohatera męskiego to jest bardziej zabawa w jakąś euchemeryzację, w jakieś odbrązawianie bohaterów już istniejących. W przypadku budowania bohaterek, które rzeczywiście mają mieć w sobie ten element heroiczny, które mają gdzieś w przyszłości ukształtować się na postać pierwszoplanową, no to cały czas ta grupa jest bardzo wąska i cały czas tutaj szukamy jeszcze, mówię tutaj szeroko o autorach, o autorkach, cały czas szukamy wzoru, w jaki sposób mówić o tych postaciach, bo bardzo łatwo jest stworzyć bohaterkę, która w zasadzie będzie mężczyzną tylko w innym ciele. Jakby I to jest bardzo częste zjawisko, które często się powtarza, zwłaszcza u pisarzy. Kiedy mężczyzna chce jakby sięgnąć do tego i oddać w jakiś sposób sprawiedliwość bohaterkom kobiecym, to bardzo często popada w ten schemat, że buduje właściwie faceta tylko wyglądającego inaczej. A problemem jest to, że zwłaszcza mając już jakieś doświadczenie, po prostu nie umiemy słuchać i nie umiemy jeszcze rozmawiać we właściwy sposób, żeby zadawać właściwe pytania. I to jest bardzo skomplikowany proces, przez który dopiero musimy przejść, który sprawi, że będziemy nie tyle umieli nawet, bo to słuchanie to jest rzecz, która już się zdarza, natomiast umieć zadawać właściwe pytania. Bo researcher zawsze musi dostać właściwe pytania i tutaj jest kwestia, która jest niezwykle ciężka do przepracowania i tego się dopiero uczę. Jakbyś miał powiedzieć, że książki nie czytali, jaka jest Iza, to co pierwsze przyszłoby ci do głowy? Pyskata. Tak mi się wydaje. Natomiast to byłaby pierwsza myśl, ale myślę sobie, że tutaj pojawiłoby się na pewno Twarda, na pewno
na pewno doświadczona, bo to także jest ten element, który jest tutaj istotny. Bo nie da się ukryć, że ta książka jest i opowiada w dużej mierze, ktoś tutaj fajnie zwrócił uwagę, w której jest recenzja, że to jest książka o rodzinie i o rodzinach w ogóle. Natomiast no nie ukrywajmy, że niezależnie od tego, na którą stronę patrzymy, to jest książka o toksycznych rodzinach. I tutaj ta toksyczność gdzieś w jakiś sposób się pojawia, ona może być przepracowana w lepszy lub gorszy sposób, ale mówimy tutaj o bardzo trudnych doświadczeniach. To jest kobieta, która musiała sobie radzić z, no nie mogę tutaj za dużo zdradzać, bo to jeszcze będzie wychodzić gdzieś w przyszłości, ale musiała sobie radzić z tożsamością, z zawodem, z tym, kim jest jej mąż, znaczy były mąż, i w jakiś sposób się w tym wszystkim odnaleźć. I to, że Marek Drelich może funkcjonować w taki sposób, jak funkcjonuje, czyli z jednej strony ma to swoje życie zawodowe, z drugiej strony jakąś formę życia rodzinnego, jest całkowicie jej zasługą, że ona to w taki, a nie inny sposób zbudowała. Miało być jednym słowem, proszę bardzo. Nie, tak lubię, to wszystko jest spoko. Słuchaj, bo tutaj twoi czytelnicy nie dają ci spokoju. Są pytania o kontynuację ofensywy Szulerów, którą podpisałeś. Kiedy też... coś innego z fantastyki, oprócz mogą czytać, ale żebyś obiecał. Oraz na Krzyż Południa będzie kontynuowany. No słuchaj, no nic, tylko wynająć ghostwritera. No właśnie trochę tak jest. Znaczy tutaj jakby mam wrażenie, że to pytanie o ofensywę Szulerów i o Krzyż Południa staje się trochę takim inside joke'iem, więc żeby jakby go trochę ukrócić, powiem, szanowni i drodzy czytelnicy, napracowałem się przy tych książkach jak cholera, nie sprzedały się, to jest wasza wina, że nigdy w życiu nie będzie kontynuacji tych książek. Więc jeśli chcecie, żeby Dreli był kontynuowany, wchodzicie na stronę wydawnictwa Marginesy albo do którejś z księgi kameralnych, bo mają ciężko i nie wchodzi, więc tak. Trzeba moje lody na przykład. Tak właśnie też myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby wspierać lokalne księgarnie. Ja też miałem taki plan, który niestety teraz znowu nam podbili lockdown i znowu nas zamykają, więc nawet nie mogę się przejechać po tych księgarniach, żeby popodpisywać tam książki i zostawić niespodzianki, ale taki był koncept przez chwilę, więc bardzo polecam wspieranie małych księgarni, to jest zawsze fajna inicjatywa, zawsze fajni ludzie, którzy potrafią dobre rzeczy doradzić, coś pokazać i wkładają w to kawał serca i ducha, więc zachęcam. No dobra, Kuba, no to teraz przejdziemy do tematu trudnego. Dobra. No bo to miło. Bo są u ciebie, jak już mówimy, są silne bohaterki, są takie, które swoim działaniem trochę obracają tę historię w drugą stronę, jakoś pomagają Drelichowi. Mhm. No ale z drugiej strony, tak jak czytałyśmy tę książkę w weekend, to wymieniałyśmy się takimi uwagami, że przez 200 stronach już mamy dwa gwałty. Mhm. Nie zdradzamy szczegółów więcej. Nie zdradzamy szczegółów. I się tak zastanawiałyśmy, czy to jest coś, co jest konieczne w takiej literaturze, czy nie można tego jakoś inaczej opowiadać. Dlaczego właściwie to się powtarza? Po co nam przemoc wobec kobiet po prostu? Wiesz co, ja myślę sobie tak, że nie da się uczciwie opowiadać o kobietach funkcjonujących w takich środowiskach, jak właśnie środowiska chociażby około gangsterskie. Zresztą ja uważam, że w ogóle nie tylko, że nie da się opowiadać o gdzieś tam relacjach kobiet z mężczyznami twardymi, żeby nie podnosić tematu czy to molestowania, czy to przemocy okołoseksualnej. Natomiast w przypadku tych środowisk po prostu nie da się o tym nie mówić. I jakby jest to element, który jest przerażająco nieodzowny. To znaczy, ja tutaj troszeczkę pozwolę sobie poszerzyć mimo wszystko kontekst tego, co tam pada, bo to były bardzo trudne sceny do napisania. I zresztą widać tam, że jedna z tych sytuacji
jest skonstruowana tak, żeby czytelnik nie miał wątpliwości, co się wydarzy, ale została ucięta w momencie, tak, żeby została ucięta w momencie, kiedy to wszystko ma nastąpić. Uważam, że pisanie o tym, jakby, czy wprowadzanie tego w jakiejkolwiek formie szczegółów było zupełnie niepotrzebne, ale pokazanie, jak ta sytuacja jest zbudowana, jak budowana jest ta relacja, w jaki sposób ona wychodzi z punktu sympatycznego, bezpiecznego, takiego, nie wiem, przychylności, prawda, gdzieś w zależności, która tam istnieje, i jak łatwo jest doprowadzić do tego punktu zapalnego, który natychmiast właściwie odwraca wszystko i doprowadza do ogromnej traumy, że ja mam obowiązek o tym pisać i czuję wielką potrzebę, żeby zwracać uwagę na te mechanizmy, które się gdzieś tam pojawiają. Ja tutaj odnośnie do tego, tej drugiej sytuacji, ona była dla mnie tym bardziej traumatyczna, że ja kilka lat temu miałem taką sytuację z Remigiuszem Mrozem, kiedy napisałem list do niego, otwarty, w którym zwróciłem bardzo mocną uwagę na to, że w paskudny sposób opisał przemoc domową, w paskudnie niewiarygodny, źle zresearchowany sposób opisał przemoc domową i w związku z tym bardziej szkodzi sprawie niż pomaga. Ja przez długi czas byłem wolontariuszem w różnych tego typu interwencjach i sytuacjach pomagałem i rozmawiałem bardzo dużo na temat tego, w jaki sposób mówić o przemocy domowej, żeby zwracać uwagę na pewne elementy, które się dzieją, a których się w literaturze nie podejmuje aż tak często. To kiedyś świetnie Miłoszewski zrobił w Gniewie. Zwracać uwagę na przemoc psychologiczną, na przemoc ekonomiczną, na gwałty małżeńskie, jakby na wszystkie te kwestie tutaj. I kiedy pisałem o tym tutaj, kiedy pisałem o tym, z czym będą musiały się zmagać moje bohaterki, zależało mi na tym, żeby zbudować najwiarygodniejszy obraz tego, w jaki sposób wygląda sytuacja i dlaczego ona jest tak bardzo mocno beznadziejna, ale także paradoksalnie, co stanowi o ogromnej sile, jaką te kobiety mają, o ogromnej możliwości, jaką mają w wielu sytuacjach kryzysowych, która, bo zawsze jest coś takiego, że w każdej walce wygrywa przeciwnik niedoceniony. I w momencie, kiedy rozmawiamy o sytuacji, w której w ogóle nie mówimy, bo przestępcy tutaj w konkretnej grupie w ogóle nie podejmują jakiejś podmiotowości kobiet, mówimy cały czas tutaj o traktowaniu ich jako przedmiotów, jako elementów zaspokojenia i tak dalej, że w sytuacji, kiedy ta przemiana następuje w samej bohaterce, to, co się dzieje, te wszystkie doświadczenia, ale i także to, w jaki sposób są postrzegane, daje im dodatkowe możliwości do tego, żeby spróbować z tej sytuacji w taki czy inny sposób wyjść. Więc chociaż to było bardzo trudne do napisania, cała kwestia przemocy seksualnej jest bardzo trudna do napisania, wiedziałem o tym, że to jest punkt wyjścia, z którego muszę wyjść i muszę to zbudować we właściwym kontekście. We właściwym kontekście zarówno jeśli chodzi o przedstawienie wszystkich problemów, które gdzieś w tym istnieją, jak i dania szansy bohaterkom na to, żeby w taki czy inny sposób z tego same wyszły. To jest bardzo w ogóle też ciekawe, bo to jest część większej dyskusji o tym, co się dzieje w prozie gatunkowej. Wojtek Chmielarz, którego pewnie będą piekły uszy, bo go ciągle wołujemy albo my, albo ty. Pozdrawiamy. Tak, bardzo serdecznie. Udzielił nam takiego wywiadu, mówił o tym, że problemem prozy gatunkowej jest właśnie to, że przemoc wobec kobiet jest często traktowana jako sposób na wzbudzenie złości, współczucia, na łatwe emocje, bo jak się dzieje coś kobiecie albo dziecku, to się wszyscy ruszamy. Ty wyczuwałeś przykład Remigiusza Mroza. Masz wrażenie, że tutaj następuje w ogóle w literaturze poprawa, czy to jest jednak tak, że my cały czas bazujemy na takich łatwych schematach? Uważam, że wręcz przeciwnie, że nie następuje poprawa, że następuje zdecydowane pogorszenie. To pogorszenie wiąże się z tym, że mamy do czynienia z autorami, którzy nie wykazują elementarnej empatii,
natomiast stosują triki, które, to właśnie tak jak mówisz, które jest łatwo zastosować, łatwo wyprowadzić. Coraz bardziej brutalna przemoc, coraz bardziej wizualnie gdzieś przedstawiona, z pozornie coraz krwawszym opisem. Mówię pozornie, bo tak naprawdę jeżeli przyjrzeć się warstwie opisowej tego wszystkiego, to tam nie ma za dużo obrazu, to wszystko się dzieje gdzieś w czytelniczej wyobraźni przy słowach kluczach. Natomiast nie ma gdzieś szukania tego wszystkiego, co powoduje napięcie, co powoduje strach, co powoduje emocje jakiekolwiek. Nie ma próby wzbudzenia empatii. I mnie szczerze mówiąc przeraża i odrzuca to, kiedy rozmawiamy o książkach potwornie brutalnych, o książkach, w których, nie wiem, dokonywane są brutalne, skrajnie brutalne gwałty, nie wiem, na małoletnich. I nagle, kiedy podnieść te kwestie, okazuje się, że pojawiają się czytelnicy, którzy mówią, no ja lubię takie książki, to fajnie pozwala się oderwać gdzieś tam od rzeczywistości, to jakby można sobie gdzieś wieczorem poczytać, troszeczkę się zresetować. Myślę sobie, do czego my doprowadziliśmy, do jakiej sytuacji doprowadziliśmy. I wtedy pamiętam, że kiedy zaczynałem budować wątek Mileny, to miałem w głowie jedno zdanie, które tutaj przez bardzo długi czas tej książki pojawia się jako mantra. Kiedy ona wypowiada się na temat swojego męża, co do którego zachowań nie ma wątpliwości, że będą przerażające, ona przez bardzo długi czas powtarza, nigdy mnie nie uderzył. I to stwarza możliwość do opowiadania o tej przemocy, która gdzieś następuje przez cały czas, pomimo tego, że na zewnątrz nie jest widoczna. I dzieje się w zasadzie tylko i wyłącznie w słowach, w gestach, w zachowaniach, w tym konkretnym blokowaniu. I ja nie jestem przeciwnikiem mówienia o przemocy, wręcz przeciwnie. Ja uważam, że przemoc jest bardzo ważnym aspektem do badania, do działania. Ja jestem bardzo mocno nadpobudliwy. Gdzieś za dzieciaka bardzo dużo się biłem i nie żeby jakoś super umiejętnie, natomiast ładowałem się w każdą możliwą bójkę się ładowałem i często w tych bójkach wygrywałem przez upór, więc od 20 lat uczę się kontroli gniewu i to jest jakby, i to także terapeutycznie, po prostu mając świadomość tego, co gdzieś tam we mnie tkwi, czego nigdy nie chciałbym wypuścić. Na szczęście nigdy się nie zdarzyło, żebym w jakiejkolwiek sytuacji znalazł się tak, że puszczają mi skrajnie hamulce i od 20 lat uczę się to kontrolować, ale uczenie się kontrolowania pewnych rzeczy to jest także uświadomienie sobie, jak to działa, skąd się to bierze i zbudowanie pewnych podstaw. I dlatego tworząc Drelicha chciałem człowieka, który może być skrajnie agresywny, który ma w sobie nieograniczone pokłady gniewu i agresji i całe życie spędza na tym, żeby to kontrolować i żeby używać tylko i wyłącznie tyle przemocy, ile jest mu potrzebne. Ma taki zawód, że jest potrzebne więcej niż jakby przeciętnemu misiowi, ale jednak mimo wszystko nie ma tam i nie będzie sytuacji, w której, przynajmniej na tyle, na ile znam tę historię teraz, w której Drelich jakby będzie nadużywał przemocy. Widzisz, pani Kaśka pisze ci, Iza jest świetnie napisaną postacią, już po pierwszej akcji w szkole stała się moją ulubienicą. No i to, co jej zafundowałeś w dalszych rozdziałach, przez chwilę bardzo nie lubiłam autora, pisze ci pani Kaśka. No co mogę powiedzieć, no jakby nie zdradzając jakby szczególnie fabuły, to pamiętam właśnie znowu tutaj, niech go pieką uszy, co tam, ale jak rozmawialiśmy z Wojtkiem, no, tak, bo to jest ważna rzecz, ja chciałbym tutaj powiedzieć, bo Wojtek bardzo ładnie o tej książce napisał i jakby i to były fantastyczne słowa i bardzo mi jest miło, że uważa, że ta książka jest lepsza od jego książki, natomiast on nie komplementuje, więc tak, jakby to jest dla mnie, ma to ogromne znaczenie ze względu na to, że wiem, że Wojtek jest szczery, ale co jest bardzo ważne tutaj i co chciałbym podkreślić, jest tam ogrom w tych książkach
ogrom rzeczy stworzonych pod wpływem naszych rozmów. Nie tyle fabularnie, co rozmów na temat konstrukcji, na temat tego, o czym my chcemy w zasadzie opowiadać, na co sobie możemy pozwolić i w jaki sposób nie obniżać poprzeczki. I tutaj jest jego ogromna w tym zakresie zasługa. I właśnie o tej scenie, za którą tutaj Kaśka mnie znielubiła, Wojtek napisał, że musiał przerywać i gdzieś tam brać oddech, ale tu znowu rozmawiamy o tym, w jaki sposób opowiadać o historiach strasznych, przemocowych, w taki sposób, żeby nie posługiwać się hektolitrami krwi, żeby nie wyrywać nikomu flaków, nie rozciągać wnętrzności po ulicach i tak dalej. No to słuchaj, no, ty i Wojtek Mielarz wydajecie w samym wydawnictwie, to kiedy wspólna książka? Mam wrażenie, że, znaczy nie chcę mówić nigdy, bo to nie jest bo to nie jest właściwe sformułowanie, natomiast wydaje mi się, że to nie nastąpi. Wydaje mi się, że to nie nastąpi, bo na poziomie książki, na poziomie pracy nad książką każdy z nas jest za bardzo zaborczy, jeśli chodzi o tworzenie historii. Mamy swoje nawyki pisarskie, mamy swoje elementy konstrukcyjne w fabule, mamy pewne rzeczy, które później, nie wiem, znakomita redaktorka Karolina Macios, która pracuje zarówno z Wojtkiem, jak i ze mną, musiałaby heblem, prawda, gdzieś zrównywać. Zarządza byłyby potrzebne. Ale słuchaj, Avengersi polscy, matka mierzy się z Dragiem. Ja myślę sobie, że takie wypożyczenia gościnne... Crossover epizod? Kto wie, to jest jakby... To są akurat elementy, które są możliwe. Zwłaszcza, że mi się z Wojtkiem świetnie pracuje. My pracowaliśmy teraz razem, tworząc słuchowisko. Słuchowisko odcinkowe i to jest formuła, w której pracowaliśmy trochę jak przy serialu telewizyjnym, w związku z tym tam się tworzy bardziej scenariusz, tam jest możliwość, że jeden odcinek będzie bardziej Wojtkowy, drugi będzie bardziej mój, a cała opowieść będzie przepracowana gdzieś przez nas. To była świetna współpraca i mam nadzieję, że uda się ją kontynuować w przyszłości. Jedynym problemem tak naprawdę jest forma, jest medium. Raczej nie napiszemy wspólnie książki, co nie znaczy, że nie będziemy w przyszłości wspólnie pisać. Dobra, dajemy spokój Mielarzowi, już starczy. Tak. Ale twoi fani nie dają ci spokoju. Pan Marcin napisał bardzo rozbudowane pytanie. Ty słuchasz. Jakub, twój staż... Znają cię głęboko zakorzonego w fantastyce. Teraz piszesz świetne książki podszyte wątkami kryminalnymi oraz, jak powiedziałeś, opowieściami mocno z dobrym researchem. Czy to znaczy, że ten gatunek zaczął cię bardziej jarać i należy się spodziewać, że teraz mocno zakorzenisz się w tych tematach? Pisząc kryminały, wracasz również do niektórych tematów fantastycznych, oświeżając bohaterów, tak jak na przykład kolejny tom Stróży. Do czego ci teraz łatwiej zacząć? Ja chyba nie mam już trudności z pisaniem opowieści gatunkowych po prostu. W sensie, kiedy już siadam do pisania jakiejś historii, to wiem, że albo będę umiał ją napisać, albo będę miał umiejętności i możliwości skontaktowania się z ludźmi, którzy mnie tego pisania nauczą. Ja w tej chwili, nie wiem, z 2 tygodnie temu skończyłem powieść fantastyczną i to jest książka zatytułowana Panie Czarowne i to jest historia o wiedźmach. Moje miasto rodzinne, czyli Głuchołazy, to jest miasto, które ma niechlubną tradycję związaną właśnie z procesami czarownic. W XVII wieku u nas na wzgórzu zwanym Wisielczym Wzgórzem czy Szubienicznym Wzgórzem powieszono 20 kobiet i 2 mężczyzn. Co jest bardzo zaskakujące, zważywszy na to, że Głuchołazy znajdowały się wtedy na szlaku czarownic. Tych miast było więcej, zwłaszcza po stronie czeskiej, w których skazywano na śmierć i dokonywano egzekucji na większych liczbach osób, ale zaskakujące było to, że spośród tych wszystkich miasteczek w okolicy, we wszystkich miastach palono czarownice. Czarownice. Natomiast w Głuchołazach jako jedynym mieście je powieszono. I nikt nie specjalnie nie potrafił uzasadnić dlaczego. Jakby co się w tym momencie wydarzyło, skąd pomysł, żeby
te konkretne skazane, tych konkretnych skazanych akurat powiesić. Ja wziąłem sobie pewne elementy historyczne jako taki element delikatnego tła dla zbudowania opowieści o współczesnym sabacie, który funkcjonuje sobie w tym konkretnym mieście i próbuje funkcjonować wraz ze społecznością, która tam jest, a z drugiej strony próbuje ukryć to miasto przed ludźmi niepożądanymi. I charakterystyczne jest także to, że w herbie Guchołaz jest głowa kozła. I rzeczywiście tak to działa do dzisiaj, więc to był po prostu niesamowity potencjał dla takiej opowieści, więc sięgnąłem sobie po te wszystkie historyjki i zbudowałem. I znowu, tutaj są też kwestie, które się pojawiają, które są gdzieś bliskie, tożsame z Drelichem. Pojawia się pewna kwestia, nie wiem, właśnie chociażby przemocowości, ale pojawiają się także kwestie nietolerancji, czy tego, w jaki sposób wiedźmy funkcjonują i w jaki sposób działają obok naszej kultury, jakby tych wszystkich rzeczy, które nas społecznie blokują i właściwie nie wiemy dlaczego, nie rozumiemy dlaczego po prostu jako społeczeństwo wychowane w duchu katolickim zostaliśmy tak, a nie inaczej zaprogramowani i co jeżeli tego programowania nie będzie, jeżeli rzeczywiście odwołamy się do elementów natury, odwołamy się do elementów trochę innych kultur, odwołamy się do matriarchatu, prawda, który był jakby tym pierwotnym gdzieś systemem, który funkcjonował na długo wcześniej, zanim zaistniał koczowniczy patriarchat. Więc do tych wszystkich elementów chciałbym się tutaj odwołać, jednocześnie opowiadając historyjkę, która jest momentami straszna, momentami śmieszna, na pewno pełna akcji. Dobrze, i bez szybko. Ja tylko, bardzo szybko. Natalia ma bardzo ważne pytanie, ja mam mniej poważne. To nie jest złośliwe pytanie, pytam poważnie, bo kondycja rynku księgarskiego jest kiepska. Czy w Głuchołazach jest księgarnia? Tak. Dobrze. Co więcej, jakby w momencie, kiedy pojawiła się Topiel, której akcja dzieje się w Głuchołazach, ta książka z żółtą okładką leżała, znaczy tam bardzo dużo się gdzieś tam sprzedawało, jak na standardy głuchołaskie, natomiast jeden konkretny egzemplarz leżał na wystawie tak długo, że zbladł. Jakby i rzeczywiście był taka bardzo blada wersja tej książki. Ja nawet porównywałem gdzieś kiedyś na zdjęciu, jak wygląda nowa książka i jak wygląda książka, która leżała w księgarni w Głuchołazach z taką karteczką, którą pan księgarz, którego ja znam właściwie od dzieciaka, bo ja tam u niego przecież książek, pierwsze swoje książki, które kupowałem, to kupowałem właśnie tam. Taka karteczka, to się dzieje w Głuchołazach. Nie widzisz, bo ja pytam, bo ja tak już myślę o tym, spotkania autorskie na żywo po pandemii, małe księgarnie, czarownice. To mamy powiem wam cudowną, naprawdę świeżo wybudowaną bibliotekę w Głuchołazach. Bardzo lubimy biblioteki. I to jest, słuchajcie, to jest, ja oczywiście nie wymówię nazwy tej nagrody, ale jest to jedna z najbardziej prestiżowych nagród w dziedzinie architektury, do której Głuchołazka Biblioteka świeżo wybudowana jest nominowana. To jest fantastyczne miejsce. Powstawanie zresztą całej tej biblioteki to jest bardzo długa historia. To, że ten projekt w ogóle powstał, to jest opus magnum mojego taty, który działa tam jako dyrektor Centrum Kultury. To jest świetne miejsce, fantastyczna przestrzeń i ja tam bardzo serdecznie zapraszam, jak tylko będzie możliwość, żeby tam zrobić spotkanie. Na szczęście jest to nagrane. Tak, ale ja to mogę powtarzać zawsze, bo to jest cudowne miejsce. Zresztą ludzie, którzy tutaj się widzę także pojawiają na czacie, mogą poświadczyć, że jak się ludzie gdzieś tam jakąś grupką pojawiają w Głuchołazach, to ja oprowadzam po miejscach związanych z fabułami. Więc jakby, jeżeli tylko jestem na miejscu, co też nie jest takie oczywiste, to bardzo chętnie. Chciałam zadać ważne pytanie. Justyna oczywiście musiała po prostu wsiąść na miotłę i przylecieć. Ale czyli ty jesteś Dolnoślązakiem? Nie, jestem z Opolszczyzny. Opolszczyzna. Tak, no, czyli... Chwalić, że jest krajanką po prostu. Tak to jest. Ślązak opolski, tak. To się chyba jakoś tak nazywa. Chociaż nie wiem. Opolanin to... Znaczy ja właściwie jestem Opolaninem, bo ja się urodziłem w Opolu. Więc jakby bezpośrednio Opolaninem, ale zdecydowanie bardziej czuję się Głuchołazianinem ze względu na to, że
czasu spędzonego w Opolu 3,5 roku to w zasadzie nie pamiętam, a wszystkie fantastyczne wspomnienia, które mam, mam właśnie z Głuchołazami, więc spod samej czeskiej granicy Głuchołazianin. Dobrze. Niestety jest tak, że rozmawia się nam tak wspaniale, że czas się nam się powoli kończy, więc jeżeli Państwo mają jeszcze jakieś pytania, to jest ten moment, żeby je tam zapisać, żebyśmy jeszcze zdążyły je zadać, a my, żebyście Wy mieli na to czas, zadamy nasze ulubione pytanie. Powiedziałeś już, że jest skończona powieść o czarach, o której przed chwilą rozmawialiśmy, ale pytanie, które uwielbiałem autorzy, na czym Pan teraz pracuje? Teraz mam 2 tygodnie luzu. Nie, ale zupełnie poważnie, pracuję nad drugim Drelichem oczywiście, ponieważ on jest, ja mam taki gruby zeszyt, w którym notuję sobie wszystkie kwestie, które chciałbym podjąć i wszystkie rozmowy, które muszę odbyć, zaznaczyć je z kim, o czym i budować sobie całą tę bazę. Większość tej pracy jest już wykonana. Jakby mam już napisanych kilka scen, które mają mnie tam w odpowiedni sposób w te historie wprowadzić. Wiele tych rozmów, o których już mówiłem tutaj, no to mam za sobą bardzo, bardzo ciężkich momentami, ale rzeczywiście mam nadzieję, że fajnie uda się to wykorzystać. No więc w bliskiej przyszłości powstawać będzie właśnie Drelich. Jednocześnie mam zrobione plany, więc to wszystko zależy od tego, jak w jakiej kolejności gdzieś do tego będę siadał. No to jest domknięcie trylogii Grim City, czyli takiego mocno baśniowego noir. Mam wrażenie, że wyszło to bardziej czysto gatunkowo, niż mi się wydawało pierwotnie. Mam opowiadania do Dreszcza, czyli takiej superbohaterskiego pastiszu i te historie też muszę w najbliższej przyszłości domknąć. I mam jeszcze jedną rzecz najcięższą do napisania, najcięższą emocjonalnie, wraz z Adamem Bigajem, z którym pracowałem już opisując jego doświadczenia przez 35 lat jako milicjanta, potem policjanta z Wydziału Kryminalnego we Wrocławiu. To była książka Bez Pański. W tej chwili pracujemy nad kolejną historią wrocławską, bardzo znaną i chcemy ją opisać we właściwy, oddający realia sposób i mówię tutaj o historii Igora Stachowiaka. I nad tym pracujemy za research tutaj, za dokumentację, za wszystkie rzeczy odpowiada przede wszystkim Adam, który robi to w fantastyczny sposób, jakby śledczy z ogromnym doświadczeniem. Poza tym jesteśmy w kontakcie z panem Maciejem Stachowiakiem, czyli ojcem Igora, jakby i tutaj sprawdzamy całą tę historię, chcemy ją opowiedzieć z określonej narracji, z określonego punktu. Chcę, żeby to była historia nie w żaden sposób budująca Igora Stachowiaka jako bohatera. Chciałbym opowiedzieć o nim jako o prawdziwym chłopaku, który, no nie ukrywajmy, był też chuliganem, ale także o tym haniebnym czynie, który nastąpił, co do niego doprowadziło, jakie były tego konsekwencje, co się wydarzyło później i o tym będziemy także opowiadać. No i właśnie jesteśmy już na etapie, kiedy Adam wykonał swoją pracę, no i teraz ja biorę to na siebie, żeby zbudować to i opowiedzieć w należyty sposób. Super. Słuchaj, myślę, że idealnym podsumowaniem tego naprawdę udanego wieczoru premierowego jest komentarz pani Bożeny, która napisała: polubiłam pana po tym spotkaniu, zdobył pan nową czytelnikę. Bardzo mi miło z tego powodu i bardzo serdecznie pozdrawiam panią Bożenę i wszystkich, którzy dzisiaj z nami byli, bo to ja również bardzo, bardzo miło spędziłem czas i powiem tak, warto się było tłuc 5 godzin do Warszawy. Cieszymy się. Słuchaj, to następnym razem na te eklerki. Tak, to jakby Iza tutaj nawet gdzieś mignęła, widziałem. Tak, i słowo pozdrawiała. No, więc to, że ją wyrobiłem, mam wrażenie, nie skończy się dla mnie pobiciem, więc... A mogłaby. Ciekawe sobie o nożach. Myślę, że dużo wie. Drodzy Państwo, przypominamy Drelich, premiera dzisiaj, premierowe spotkanie dzisiaj, stronę wydawnictwa Marginesy, tak autor zachęcał razem z nami, małe księgarnie kameralne, drugie pisze. I co? Miłego wieczoru. Miłego wieczoru. Mm-hmm.